Dzisiaj zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o Ukrainie oraz o władzy Putina. Dzień dobry, co pani sądzi o przyjmowaniu osób z Ukrainy? No sądzę, że jest to jedyne słuszne rozwiązanie w obecnej sytuacji. Dobrze, a co pani sądzi o Putinie? Jest to człowiek kompletnie pozbawiony jakiejkolwiek wyobraźni. I mam wrażenie, że niespełna rozumu. Co pani sądzi o Putinie? No tu nie ma słów na to. Ja wolę się nie wypowiadać w tej kwestii, bo nawet nie umiem opisać, tak? Dla mnie to jak drugi Hitler. Według mnie gorszego zbrodniarza wojennego jak towarzysz Władimir Władimirowicz Putin, to w tej chwili nie ma na świecie. Jak można wojować z dziećmi, z kobietami, niszczyć miasta? To jest dla mnie, ten człowiek w ogóle, według mnie, to chyba musi być chory psychicznie, bo nie może być inaczej. I ta wojna też jest niepotrzebna, XXI wiek. Największe niebezpieczeństwo w tym momencie to jest to, że ona jest blisko granicy z Polską. Tej nocy ostrzelali kacapy, czyli Rosjanie, jak młodsza generacja nie kojarzy, ostrzelali Lwów ze swoich okrętów wojennych z Czarnego Morza. A Lwów jest dosłownie ile tam? Z 50 kilometrów od granicy z Polską. Fachowcy mówią w ten sposób, że jeżeli zajmie Ukrainę bandyta Putin, to drugim krokiem będzie na pewno krok na Polskę. Nie będziemy się wypowiadać, wiadomo. Pan też? No źle sądzimy, no niedobrze, że zrobił to, co zrobił, no ale co my więcej możemy powiedzieć? No, że... To jest morderca i co, więc nic. Nie chcę się wypowiadać na ten temat. No nie wiem, ja nigdy dobrego zdania o Putinie nie miałem, nie mam. Moje ocenie, to co robi, to nie jest do końca to, co się powinno robić jako prezydent największego kraju na świecie. Moje ocenie, to jest beznadziejna sytuacja na Ukrainie. Sytuacja zarówno humanitarna, społeczna, jak i polityczna. Liczę na to, że ci, którzy to zrobili, odpowiedzą, a obie strony dojdą jakieś do porozumienia, aczkolwiek cała sytuacja na świecie optymizmem nie napawa. Czy czuje się pan bezpiecznie teraz ogólnie w Polsce? No jasne, że tak. Czuję się bezpiecznie w 100% z tej racji, że zasiadamy w Unii Europejskiej jako pełnoprawny członek i jesteśmy członkiem NATO, czyli wspólnoty, nie państw. I nasza obecność w NATO powoduje to, że mamy tak zwaną wschodnią flankę, gdzie u nas stacjonują żołnierze z bardzo dobrym sprzętem na wysokim poziomie. Mam na myśli amerykańskie jednostki. 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa, która przyjechała z Fortu Bragg. Wyszkoleni niesamowicie. Są ludzie, którzy przechodzili chrzest bojowy w Iraku, w Afganistanie i byli na różnych misjach. No. No też u nas też nie jest pewne, czy oni dalej nie pójdzie jeszcze. No, Ukrainę niech zniszczy, to i zniszczy i później będzie dalej szedł. Inne państwa będzie brał. I co tam o nim, no, on tam sam nie rządzi, tam jeszcze inni rządzą. Także wie pani co. Co można powiedzieć? Wszędzie wojny są. I zawsze zaczynają się niezwykle tak łatwo, a później cały czas. Była wojna, co i była Rosja za granicą, tak samo walczyły teraz. Ukrainę pomalu biorą mi całą. No i co? Co tym dzieciom i tym ludziom młodym, co można powiedzieć? Lipa jest ze wszystkim.
Nie ma co tu w ogóle mówić na ten temat. W miarę bezpiecznie, dzięki temu, że jesteśmy w NATO, w Unii Europejskiej. Ale jednocześnie oczy cały czas są zwrócone na wschód i na sytuację polityczną na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji. I liczę, że konflikt się zakończy pokojowo i w miarę szybko. To wie pani co, no chodzi o to, że aż tak bardzo to chyba nie, nam na razie nikt nie zagraża, tak? No jest na tej naszej flance tam wojsko, ONZ, tak? No także no nie wiem, no mi się wydaje, że na razie nie mamy się czego obawiać. Pomaga pan w Ukrainie? Jakie zbiórki? Finansowo. Córka dopisała się do wolontariatu i udziela tam kanapki, robi na dworcu w Warszawie. I co tam, no, na Caritas żeśmy wpłacili, do kościoła zbierali, no, żeśmy też wpłacili porządne kwoty, no i co? No co więcej można? Warto pomagać. No warto pomagać, no pomagamy. No. Ile można na chwilę obecną? No co my najwięcej, no przecież nie ma, może by się nawet do domu przygarnęło, ale jak przecież nie ma, no nie, tak może właśnie na razie. Znaczy wiadomo, jeśli chodzi o pomoc, no to trzeba pomagać, bo nie wiadomo, kiedy człowiek znajdzie się w tej samej sytuacji, jeśli w ogóle się znajdzie. No a jeśli chodzi o pomoc z mojej strony, to głównie jakieś tam wsparcie finansowe, jeśli chodzi o na przykład jakąś tam drobną zbiórkę czy coś, a jeśli chodzi o główne wsparcie, no to wsparcie psychologiczne osób, które znam i które pochodzą właśnie z Ukrainy, które ściągnęły swoje rodziny do Polski. Mojej sąsiadki i córka jest, ona zbiera właściwie te Ania, te dary takie. Jak tu podjeżdża z Lublina ten pociąg taki specjalny, to ona to wszystko zabiera w samochód i wozi.